drugi pomorski zjazd morsów Łeba Mors Poland. Wczorajsza pogoda trochę turystów odstraszyła, ale uwierzcie nam, na nas to nie robi wrażenia. W ogóle nie zwracamy na to uwagi, jaka jest pogoda. Nas to rajcuje. Wszystko zaczęło się od zabawy, ale jak staniesz na starcie, kończy się to jednak dużą adrenaliną i jednak współzawodnictwem. Nasz klub był małym klubem i przez to liczyliśmy około 30 osób. Ale bardzo, bardzo dziękuję Foczkom i Morsom Lęborskim, którzy nas wspierają i bardzo do nas przystali, więc serdecznie, serdecznie Lęborkowi dziękuję, bo dzięki wam, Foczki, Morsowie, jesteśmy ponad 60-osobowym klubem morsów, którzy jeździ na zloty międzynarodowe. Wszystko, jak powiedziałem, jest naprawdę zabawą, zabawą i jeszcze raz zabawą. Prosimy do wspólnej zabawy. Bawcie się z nami, przyjeżdżajcie, oklaskujcie nas, róbcie sobie z nami zdjęcia. Nam też jest bardzo miło. No, bardzo dużo klubów przyjechało, przede wszystkim takie kluby, najważniejsze. To jest klub Kołobrzeski, to jest klub Mielno, to jest klub Postomino Wiking, to są morsowie z Helu, z Władysławowa, z Rewy, z Gdyni bardzo duży klub przyjechał. Nie sposób was wymienić, bo ciągle ktoś dojeżdża. Spodziewam się, że tutaj będzie grubo ponad 160 do 200 morsów i zaraz się zorientuję, bo co chwilę jakaś załoga do nas przyjeżdża. Czujemy się świetnie. Zapraszam. Macie bardzo wspaniałych, chętnych do morsowania. Przyjeżdżajcie do nas. Integrujemy się, kąpiemy się. To jest naprawdę tylko zabawa. A kto będzie chciał pomorsować sportowo, prezes Mors Wojciech zaprasza i poprowadzę was ku sukcesom sportowym, które odniosłem. Bo w tym roku nie wypada mi się chwalić, ale na rok 2014-2015 jestem dwukrotnym wicemistrzem Polski w pływaniu ekstremalnym zimowym. Jestem drugim wicemistrzem Anglii, gdzie pływałem w Londynie. Jestem również szósty na mistrzostwach międzynarodowych w Estonii. A za sobą mam również i koło podbiegunowe, także szykuje się Syberia, szykuje się Alaska. Kto ma trochę zaparcia w sobie, niech zacznie od zabawy, a skończymy na wielkim sporcie. Wspaniała impreza promocyjna miasta Łeby. Można pokazać, że w Łebie poza sezonem każdy znajdzie dla siebie coś, co go, jakąś atrakcję. Natomiast bardzo cieszy duża ilość uczestników oraz widzów. Także impreza cieszy się dużym powodzeniem i mam nadzieję, że będzie się rozrastała. I dzięki naszemu klubowi morsów, a jest ponad 70 członków tego klubu, ta impreza będzie się rozrastała i może w przyszłości odbędzie się jakaś międzynarodowa impreza tego typu. Wśród morsów jest wicestarosta, czy burmistrz tutaj Łeby też planuje w przyszłym roku? No nie tylko wicestarosta, pan senator Kazimierz Klejna również się od czasu do czasu morsuje. Dzisiaj też chciał spróbować, ale jest przeziębiony. Natomiast myślę, że kiedyś odważy się i spróbuje. Może na przyszłej imprezie rozpoczynającej sezon kąpieli może dam się namówić i spróbuję. Jest w wielu miejscowościach, gdzie tego typu imprezy się odbywają. Samorządowcy uczestniczą również we wspólnej kąpieli morsów. Super gorąco, zaje fajnie, naprawdę jedwabiście, tak ma być, w Łebie tak ma być zawsze. Super, ciepła. Jak zawsze, na każdej kąpieli. Lepsza jak latem, nie? Lepsza jak latem. Cieplej jak latem. Jest super. Bociany przyleciały, żaby się obudziły. Także wszystko gra. A to jest pierwsza morska żaba, która nie śpi zimą.
bardzo gorąca atmosfera. Także wszyscy, którzy przyjechali do Łeby, mam nadzieję, że nie stracili. Pogoda super, woda również, przynajmniej plus 19, bo morsy z reguły tak długo się nie kąpią jak dzisiaj, a dzisiaj wyjątkowo bardzo długo. No ja jestem dopiero młodziakiem, bo zacząłem dopiero w październiku i to tak naprawdę namówiła mnie moja małżonka, bo ona jako pierwsza weszła do wody. Ja stwierdziłem, że nie wejdę, ale jak zobaczyłem, że ona weszła, to ja również. Zachęcam. Przede wszystkim jest bardzo fajna atmosfera, jak widzicie, ci ludzie są bardzo sympatyczni, uśmiechnięci na co dzień i to jest chyba ważne, czyli chwila na relaks, na odpoczynek i na chwilę czasu dla siebie. Morsy za chwilę kończą swoją kąpiel, ale rozpoczną się harce na plaży. Harce na plaży, morsy też muszą poprawować się energetycznie. Mają swoje ciała, zaprezentować się w jeździe, jeżeli macie chęć, możecie podejść, zapytać.